Wybraliśmy jednego z nich. Przyjechał parę dni temu. Przyrzekł nam prowadzić dziennik. Będziemy cytować jego fragmenty. Ja się zgodziłem pozapisywać, jak tu jest, chociaż nie bardzo przypuszczam, żebym miał do tego głowę. Co do powodu, to przyjechałem tu, jak również inni, przeważnie z wiosek z powodów różnych. Ja osobiście, bo chciałem na wyższy poziom życia się dostać, jakiś zawód zdobyć i z miastem się zapoznać. Co do początku, to są trudności, znaczy gorzej jest, niż myślałem. No więc, kolego Wróbel, niedobre wieści mam o was, mimo że jesteście zaledwie 2 tygodnie. Mam zastrzeżenia konkretne, jeśli chodzi o pracę. Słabo pracujecie, nie nadążacie za kolegami. Chciałbym wiedzieć przyczyny. Nie, bo to jest w porządku, to nie można się przyzwyczaić do tej pracy, bo to jest całkiem inna, ale myślę, że... Dyżurny Gówca, słucham. Dobrze, przekażę. Czy w tych trudnościach waszych pomagają wam koledzy? Co dowódca plutonu? Kto jest waszym dowódcą plutonu? Krymarys. Krymarys, tak? No, co wy sądzicie w ogóle o jego dowodzeniu plutonem? No, jest dobrym dowódcą plutonu, nie będę o niego powiedzieć nic. A pomaga wam w tym, żebyście jakoś lepiej pracowali? Czy udziela wam wskazówek, jak trzeba pracować na tej nowej pracy? No, jeszcze dotychczas nie udzielał, ale my się jeszcze go nie pytałem. Nie pytaliście, a on sam nie doszedł do was, nie pytał się dlaczego. On co innego mówił, że właśnie próbował was mobilizować do pracy, a wy jakoś niechętnie. Jakaś niezgoda.